Cześć kochane, witam Was bardzo gorąco, witam wszystkie przyszłe mamy i mamy. Słuchajcie, ten zestaw ćwiczeń jest na pośladki, nogi, uda. W końcu ciąża jest przefantastycznym czasem, aby trenować te partie ciała, ponieważ nie możemy pracować nad six-packami, prawda? Słuchajcie, do tego zestawu potrzebujecie gumę. Jedną gumkę, jakąś lżejszą, średnią. Zasada numer jeden, oczywiście woda. Zasada numer dwa, skontaktujcie się z lekarzem, czy możecie wykonywać te ćwiczenia. Trzecia zasada, to jest moja zasada. Słuchajcie, kochane, jeżeli macie gumy, nigdy nie trzymajcie jej nisko. Widziałam, niektórzy ćwiczą, trzymając gumy na wysokości kostek, robią coś takiego. Zgadza się, świetnie, może działa, bo macie większy zasięg ruchu, aczkolwiek ciągnie Wam niepotrzebnie kolana. To jest dodatkowy, niepotrzebny nacisk na kolana i z czasem będzie ból, może być nawet kontuzja. Także w moich ćwiczeniach proszę je trzymać powyżej kolan. Zaczynamy od króciutkiej rozgrzewki z gumami lub bez, lekki przysiad. Rozciągamy się wysoko, sięgamy rękami do sufitu, nabieramy głęboki dech i lekki wydech. Ściągamy brzuszek, przytulamy małego lub małą i jeszcze raz wdech, wydech. Jeszcze raz, ostatni raz, głęboki wdech dla malucha tym razem. Trzeba go docenić i siebie, wydech. Głębszy wydech, całe powietrze wydychamy na zewnątrz, ściskamy brzuszek. Świetnie, teraz marsz, leciutki marsz, nawet nie musicie odrywać palców, stóp od podłogi. Angażujemy ramiona, ręce, szczególnie jeżeli pracujecie z gumkami. Teraz lekko unosimy kolana, leciutko, jeżeli macie gumki, leciutko. I bardziej dynamicznie. O proszę, wspaniale. Oddychamy głęboko, jeszcze rozgrzewka. Plecy prosto i tak trzymaj. Krok w bok, w drugą stronę. Z lekkim przysiadem. Ruszaj ramionami. Świetnie. Ramiona w bok, w jedną stronę i w drugą stronę. Spróbuj trochę większy krok w bok. Trzy, dwa, jeden. Fantastycznie, zatrzymujemy się. Lekki rozkrok, aby gumy nie spadły. Krążenie ramion do tyłu. Duże krążenia, duże koła. Oddychaj głęboko. I zmiana, do przodu. Teraz podwróć się do przodu. Kolana lekko zgięte. Wypychamy kręgosłup do tyłu. I do przodu. Rozgrzewamy plecy, kręgosłup. Świetnie. Nie spiesz się. Elegancko, powoli wstajemy. Kręcenie głową. Rozluźniamy szyję wolniutko, ostrożnie. I w drugą stronę. Pochylamy ciało lekko do przodu. O, tutaj mogę zdjąć gumki. Lekki rozkrok. Rozciągamy troszeczkę nogi, mięśnie. Trzy, dwa, jeden. Zmiana w drugą stronę. Świetnie. Jeżeli możesz, jeżeli jesteś w bardzo zaawansowanej ciąży, to możesz się troszkę porozciągać. Troszeczkę. Plecy proste. Nabieramy głęboki wdech, prostujemy kręgosłup i plecy. Patrzymy się przed siebie, broda na dół. I powoli możesz wstać. Okay. Zakładamy gumki. To są ćwiczenia z gumami. Duży krok w bok. Angażujemy ramiona, leciutki przysiad. Teraz zostań w przysiadzie. I tylko krok w bok. Trzymaj ciało nisko. Świetnie. Tak trzymaj. I duży krok. Płynniej. Super. Plecy proste.
Klatka piersiowa wypchnięta do przodu. Maduszek przytulony. Trzy, dwa, jeden. Fantastycznie. Teraz sięgamy jedną stopą, czy nawet palcami w bok. Wracamy. Lekki przysiad. Dobrze do góry. Druga noga. Teraz się trzymać bez prosta. Ręce mogą być na ramionach. Nie musisz podnosić stopy do góry. Chciałam tylko, żebyś sięgnęła stopą. Palcami. Takie łatwe ćwiczenie. Ostatni raz z tej strony. I teraz możesz podnieść nogę do góry. Ziup. Przysiad. Pół przysiad. Druga noga. Przysiad. I na zmianę. Staraj się zatrzymać nogę na ułamek sekundy do góry. Albo rób to po prostu wolniej. Jeżeli potrzebujesz krzesła, trzymaj się krzesła lub ściany. Świetnie. Ostatni raz. Z drugiej strony. Poprzysiad. Niżej, jedna noga do tyłu. Obrót. Druga noga. Sięgnij stopą. Te ćwiczenia są już takie w ramach takiej zaawansowanej rozgrzewki. Radziłabym użyć troszeczkę lżejsze gumy, żeby nie było za ciężko. Sięgnij dalej. Zaciskamy pośladki. Nóżki pracują. Tak jest. I tak trzymaj. Teraz spróbuj unieść jedną nogę do tyłu. Ostrożnie, żebyś nie przewróciła. Jeżeli potrzebujesz krzesła, trzymaj się krzesła. Powoli. Jeżeli nie możesz tego ćwiczenia wykonać, kontynuuj. Sięgnij nogą daleko do tyłu. Ale trzymaj ją na podłodze. Zrób to jeszcze kilka razy. Czujemy pośladki rozgrzane. Jak czujemy, to już są rozgrzane. Ostatni raz prawa, ostatni raz lewa. Fantastycznie, dziewczyny. Robimy przysiad i marsz w bok. Trzymaj przysiad nisko. I wracamy. Dwa. Trzy. Elegancko. Raz. Dwa. Trzy. Trzymaj nisko. Ostatni raz. Dwa, trzy. Zapraszam na mapę. Do tego ćwiczenia użyję trochę grubsza gumę, więc zachęcam Was do spróbowania. Na początek może pierwszy dzień teraz spróbujcie z lżejszymi, z cienkimi gumkami. Zobaczycie, jak się poczujecie. Dobrze, także stopy są, korona są na podłodze, ręce tak samo. Pozycja jest taka, słuchajcie, proste plecy. Łopatki są wypchnięte do góry, klatka piersiowa też jest tak wypchnięta do przodu, żebyście się nie zapadali, bardzo ważne. Także taką przyjmujemy pozycję. Nabieramy głęboki wdech, jak wygodnie wpływa powietrze, to znaczy, że jest dobra postura. I wydech. Kolana są rozchylone, trzymamy brzuszek, żeby nam było wygodnie. I zaczynamy. Jedna noga do góry, wysoko, prostujemy, wracamy. Do góry zatrzymuj, tak jakbyś chciała stanąć na suficie, nawet na palcach. Nie spiesz się przed ćwiczeniem. O to chodzi, żeby naciągnąć te gumy, żeby mięśnie pracowały. Fantastycznie. Tak trzymaj. Nie zatrzymuj powietrza, jak oddychasz. Idealnie. Wolne ruchy, ale to wcale nie znaczy, że nie działają. A o to chodzi, budujemy mięśnie, dziewczyny. Jak się dziecko urodzi, będzie miało super pupy. Bez wyjątku. Sama waga spadnie. Miejmy nadzieję. Zróbmy jeszcze 5 razy. 4. Wysoko kolano. 3. Palce obciągnięte. 2. Ostatni raz.
elegancko. Rozluźniamy się, nabieramy wdech. Sprawdzamy posturę, plecy. Druga noga, to samo. Z drugiej strony. Wysoko kolano. Powrót. Troszeczkę wyżej kolana, jeżeli możesz. Bez wysiłku. Jeżeli potrzebujesz zrobić sobie przerwę, oczywiście, rób sobie przerwę. Łyczek wody. Plecy prosto, przypominam. Brzuch wciągnięty, przytulana malucha. Jeszcze trzy razy. Dwa. Ostatni raz. Wysoko. Rozluźniamy się, tak jest. Następnego ćwiczenia zmienię gumę. Ty też mam zmienić na jakieś lżejsze. Proponuję. Przynajmniej na początku. Ta sama pozycja, z tym, że unosimy nogę do góry, w bok. W tych ćwiczeniach nie spiesz się. Powoli podnoś nogę do góry, powoli opuszczaj. Zmuś mięśnie do pracy. O to chodzi, do pracy z gumami. Kontrolujemy każdy ruch, każdy milimetr. Chyba za lekkie te gumy. Palce wytrzymamy. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Druga strona. Samo ćwiczenie. Druga strona. Gotowi? Przypominam, plecy prosto. I jazda. Fantastyczne ćwiczenie. Niedoceniane. Jak często podnosimy nogi w ten sposób, prawda? Zmuszamy mięśnie do pracy pod innym kątem. I jeszcze trzy razy. Trzy. Dwa. Ostatni raz. I rozluźniamy mięśnie. Nabieramy głęboki wdech i wydech. Możemy trochę poruszać biodrami. Mamy jeszcze jedno ćwiczonko w tej pozycji. Wracamy. Nie za długa przerwa. Ta sama pozycja, plecy proste. Noga do tyłu, prosta. I do góry, na dół. Obciągamy palce u stóp. I staram się unieść prostą nogę, w miarę prostą, wysoko. Czyli zatrzymaj na ułamek sekundy do góry. Pam, zatrzymaj. Pam. Świetnie. Powoli opuszczaj. Czujesz, jak mięśnie pracują? Widzisz różnicę? Tak jest. Jeszcze pięć. Wyżej noga. Jeśli możesz, proszę. Dwa. Ostatni raz. Fantastycznie. Rozluźniamy się. Głęboki wdech. Druga noga. Do tyłu i do góry. Bam. Bardzo wciągnięte. Staraj się trzymać nogę prosto. Plecy proste. Oddychaj głęboko. Wyżej stopa, poproszę. Wolniej. Dotrzymaj na sekundkę. Tak. Zapominamy. Z tyłu rzeczy, których musimy pamiętać. Trzy. Dwa. Jeden. Zróbmy jeszcze dwa razy. Ja się już patrzę. Elegancko. Rozluźniamy się. Krążenia ramion. To jest idealne miejsce, żeby zrobić sobie chwilkę przerwy, napić się wody, jeżeli potrzebujesz. A powinnaś, jeżeli jesteś w ciąży, róbmy częste przerwy. Głowa podparta, druga ręka jest przed klatką piersiową. Ciało tworzy kąt prosty tutaj, kąt prosty w kolanach. To ćwiczenie znacie, jeżeli śledzicie mój kanał.
Przefantastyczne ćwiczenie, jedno z moich ulubionych. Dlaczego? Bo działa, dziewczyny. Podnosimy nogę do góry. Nie spiesz się. Z gumami trzeba bardzo powoli. Do góry i na dół. Bardzo powoli. I nasza cała noga to jest jedna część. Ruszałam się tylko biodra tutaj. Otwieramy drzwi i zamykamy. Trzy, dwa, ostatni raz, przerwa na sekundkę, teraz unosimy nogę do góry, kolano przyciągamy do siebie, jak tylko możesz, jeżeli możesz, wypychamy stopę do góry i do tyłu. Staraj się przyciągnąć kolano blisko. Jeżeli masz duży brzuszek, oczywiście nie przyciągniesz go bardzo blisko tego kolana, ale postaraj się w miarę możliwości. Mój brzuch jeszcze nie jest taki duży, ale podciągnij. Znasz swoje możliwości, wiesz ile możesz, na ile ci brzuch pozwoli, na ile ci dziecko pozwoli. Teraz zaczynam mięśnie palić. O to chodzi. Z tym kolanem chciałam, żeby się naprawdę dobrze przyciągnęły do klatki piersiowej, żeby był ten zasięg ruchu większy. I wypychamy do góry i do tyłu. Do góry i głęboko, daleko. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Pali. Opuszczamy nogę. O to chodzi. Jak pali, to znaczy, że działa. Masujemy. Tak jest. Pupki robią się śliczne. Będziemy całować. Dobrze. Noga do góry. Palce wciągnięte. Unosimy stopę do góry. Staraj się trzymać nogę prosto, nie za bardzo do przodu, nie wychylaj jej do tyłu. Ciało w linii prostej. Tak trzymaj jeszcze parę razy. 5, 4, 3, 2, ostatni raz. Opuszczamy powoli, znakomicie. Słuchajcie, zrzucamy gumę, wewnętrzna strona ud. Stawiamy stopę przed sobą, nie musi być blisko. Jak ci jest wygodnie, jak jesteś rozciągnięta. Druga noga, palce obciągnięte do góry. Staraj się nie odpuszczać, nie dotykać stopą do podłogi, żeby ta noga cały czas była uniesiona do góry. Fantastycznie! Jeżeli potrzebujesz zrobić przerwę, zrób sobie przerwę. Zachęcam do kontynuowania, ale tak jak powiedziałam, jesteś w ciąży, więc musisz się koniecznie obserwować. Jeszcze zróbmy 5, 4, 3, 2, zatrzymujemy i pulsuj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatrzymujemy jeszcze na chwilkę. Trzymaj, trzymaj. I rozluźniamy. Jak się podnosisz? To na boku oczywiście. Zrobimy te ćwiczenia z drugiej strony. Potrzebujesz przerwę? Zachęcam do przerwy. Głowa potarta, druga ręka jest przed nami. Jazda, dziewczyny. Noga do góry. Powoli. Wiem, że jest tendencja, żeby się spieszyć. Zawsze mam tendencję, żeby po prostu szybko wszystko wykonywać. Ale nie o to chodzi. Zmuszamy mięśnie do pracy w inny sposób przy tym ćwiczeniu. Dlatego gumy są takie przefantastyczne. Pamiętajmy. Zaciskamy mięśnie, pośladki, i wydech. Jak się czujesz? Jak maleństwo? Maleństwo z ciebie bardzo dumne. Masz bardzo zdrową, ładną mamę, która siebie dba. Zdrowe ciało, zdrowe dziecko, prawda? Zróbmy jeszcze 5, 4. 3, 2, ostatni raz. Opuszczamy, 2 sekundki przerwy, nabieramy głęboki wdech, wiem, że pali. Unosimy kolano do góry, do siebie i wypychamy. Wydech. Sięgamy piętą daleko i wysoko.
ale nie szybko. Kolanko bliżej klatki piersiowej. Nie ściskamy, nie o to chodzi, żeby zmuszać się, żeby ściskać, tylko po prostu troszkę bliżej przeciągać. Przyciągnij bliżej, od razu zacznie w pośladkach palić. Niech pali, niech spali cały tłuszcz. Jeszcze cztery. Wyżej nogę poproszę. Ostatni raz, dziewczyny. Powoli opuszczamy. Świetnie. Nabierałam głęboki wdech. Noga do tyłu, stopa, palce obciągnięte i do góry na dół. Czujesz? Nie, już pali. Możesz zmienić sobie gołę następnym razem na jakieś lżejsze albo na grubsze, jeżeli już ćwiczysz ten zestaw przez jakiś czas. Zróbmy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Ogień, mam płonące pośladki. Elegancko. Dobra, ściągamy jedną rękę. Palce obciągnięte i unosimy drugą nogę do góry. Bez napinania brzucha. Jesteśmy w takiej wygodnej pozycji na boku. Bezpieczna pozycja, ale mimo wszystko musimy się oglądać i pilnować, żeby wykonać ćwiczenia ostrożnie. Zróbmy jeszcze 5 razy. 3, 4, 5 i pulsujemy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i opuszczamy powoli nóżkę. Mam dla Was jeszcze jedno ćwiczenie, w sumie dwa. To ćwiczenie akurat część z Was może pominąć. Zróbcie sobie przerwę albo po prostu spróbuj. Będziesz potrzebowała prawdopodobnie krzesło albo coś do podparcia. W takiej pozycji jesteśmy na kolanach, plecy proste i unosimy jedno kolano do góry. To jest taki bardzo delikatny ruch. Jeżeli nie możesz całego kolana podnieść, tylko po prostu trzymaj stopy razem i kolano do góry. Może być troszeczkę łatwiej. Proponuję się czegoś trzymać. Bardzo mały ruch. Nie chcę, abyś upadła, skrzywdziła siebie czy dziecko. A kiedy tak ćwiczymy dziewczyny? Jeszcze 3, 2, 1. Zmiana z drugiej strony. Plecy proste. Tak jak powiedziałam, już tego ćwiczenia wykonywać. Jest tak może dla chętnych, żeby zmusić mięśnie do pracy pod innym kątem. Trochę inaczej, coś innego. Jeszcze zróbmy 3, 2, ostatni raz. Fantastycznie. Siadamy na podłodze. Plecy proste, elegancko, ramiona do tyłu. Trzymamy posturę. Gotowi, gumki są nad kolanami oczywiście i otwieramy tylko kolana. Otwieramy, zamykamy. Do tego ćwiczenia możecie potrzebować grube gumy. Grubsze. Takie cienkie, te, które mam w tej chwili, są zdecydowanie za cienkie. Już skończę. Pulsujemy raz. Także trzymamy kolana rozchylone. Plecy trzymamy prosto. Tak jest. Nabieram głęboki wdech. Sam relaks. Czysta przyjemność, dziewczyny. Ostatnie ćwiczenie. Dobrze, mam lekkie gumę, tak więc nie czuję. Jest mi po prostu za łatwo. Następnym razem spróbuję coś grubszego. Dobrze, ściągamy gumę.
Jeszcze kilka oddechów relaksujących. Siadamy prosto, nogi skrzyżowane, jeżeli możesz skrzyżować nogi, jeżeli nie, siądź sobie jakkolwiek możesz w pozycji wygodnej, plecy proste, łopatki do tyłu, broda na dół, zamknij oczy, nabieramy głęboki wdech i wydech. Jeszcze raz głęboki wdech, rozluźniamy mięśnie brzucha, klatki piersiowej i wydech. I jeszcze raz. Dla maleństwa otwieramy żebra i zamykamy, wypychamy powietrze. Przytulamy na ruchach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za ćwiczenia. Życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Pa!